Cześć. Dzisiaj z racji tego, że jest brudna woda, podniesiona nie jest, ale jest właśnie taka trącona, co jest w zasadzie nawet dobrym znakiem, no ale dzięki temu myślę, że fajnie będzie spróbować na jakieś gumki popróbować. Oczywiście jakieś jaskrawsze kolory, biały, różowy czy coś takiego. No i spróbujemy właśnie połowić pstrągi na gumy. To jest teraz końcówka sezonu, ale w zasadzie w dokładnie taki sam sposób jak teraz na tej brudnej wodzie łowię w styczniu, w lutym. Czy na początku właśnie sezonu pstrągowego, jak te ryby siedzą poprzyklejane, często łowi się pstrągi z pijawkami. No i właśnie się dłubie je tak gumkami, przytnie. No i w ten sam sposób łowię teraz, bo też siedzą raczej przyklejone. Fajnie spodubać je właśnie tymi gumami. Jak rzucam pod nurt, to właśnie staram się tak co chwilę podbijać. Czasem właśnie taka agresywniejsza spadająca. Nie, to jakaś roślinka, ale czasem taka jakaś opadająca. Szybko spływająca z nurtem glistka kusi pstrągi, więc wszystkiego trzeba próbować. Ilu wędkarzy, tyle technik. Najważniejsze, żeby nie pozostawać luzu, bo nie wyczujemy brania, a czasem to jest pół sekundy, kiedy trzeba się wciąć, jak nie zdążymy, to po rybie. Tutaj dochodzę do takiego momentu, że tak sobie spływa ta glistka, ale miałem branie piękne, na pewno to było widać, kurczę, strzelił, ale tutaj w ogóle nie poczułem go na kiju, patrzcie, cała glizda ściągnięta, nie poczułem go na kiju, więc jest niewykluczone, że zaraz ustrzelimy tą rybkę. Kurde, pięknie strzelił, próbujemy. No, miałem fajne branie teraz tutaj. Tak jak rzuciłem tam i wiesz, tak już wachlarzem sprowadzałem i takie dyk. Tak, wiesz, 100% ryba, cała guma ściągnięta prawie. Się na włosku trzymała. No i nie ma. Ale na pewno nie miała haka w pysku, bo bym poczuł. Na żywce czuć, że to kamień, bo to jest takie tak specyficznie, że to nie jest branie, bo na żywce tak wiesz, że powoli się napręża. To nie jest tak, że masz stuknięcie w kamień. Ryba? Chcę moją rybę żyć znowu. Tak? No mam włączoną. Podebrać ci, czy? No, taki kameralny bym powiedział. Tak. No, w sumie całkiem. Tęczak. Tęczak? Co? Nie. I mi się wydawało, że potokowiec. Ja widziałem żółty brzuch. Nie, ładny, po prostu ciemny. Do wody się dopasował. Lapie. Pięknie. Będę puszczony w linie. Taki troszkę trutka wygląda kolorystycznie. Przejdę sobie tam w górę, bo miałem jakieś kontakty. Tutaj też. Tata, widzieliście, przyszedł na miejsce i w pierwszym rzucie obok mnie złowił. No ja zmieniłem sobie na biały kolor. Może będzie bardziej widoczny dla ryb. Jest rybka. Nie jest to jakiś gigant. Nad tymi roślinami, żeby przeszedł, to muszę wysoko kijek. No ale jest taki rybek. No jest, ma go podbierać, żeby łatwiej było. Chodź tu. No i strzelił. Trafił się taki pstrągal, patrzcie jakie ma piękne czerwone kropy. Więc wypuszczamy rybcie do wody. Ach, poszedł. Właśnie ściągnęła mi ryba gumę, więc zakładamy następną. Jak się nie uda, to można sobie zawsze poprawić trochę dalej. Dobrze, łowimy. Lubię sięgać właśnie na zapachowe różne gumy, no bo nawet w szybkiej wodzie to niekoniecznie ta ryba wyczuje ten zapach i akurat dlatego podpłynie, ale jak weźmie taką gumę, a zagapisz się z zacięciem, to może później na przykład wypluć tą gumę, bo jednak czuje jakiś smak, a nie kawałek plastiku.
rzucam sobie trochę powyżej mnie w nurcie, żeby ta guma sobie opadła i mógłbym od razu zacząć pracować przy dnie. Robię tak, że stukam pod dnie, chociaż też w zasadzie tylu ile wędkarzy, tyle technik, też ryby często inaczej żerują. Ja lubię sobie postukać pod dnie, tak właśnie, że spływa sobie gumka, co jakiś czas podbije, żeby zapracowała. No i w tym momencie właśnie często pstrągi strzelają. Potem dochodzę do momentu, gdzie ta guma już w poprzek nurtu spływa. A teraz zaczerpię mążnikę. Gdzie ta guma w poprzek nurtu spływa i tak ją trzymam po prostu napiętą. Te też są często brania. Kijek, który wybrałem do takiego łowienia, to jest SG2 do 5 gram. Lejący się kijek, delikatny. Właśnie dobrze się sprawdza do takiego czułego łowienia gumami. Łowię na żyłkę z dwóch powodów. I właśnie w tym też ułatwia mi lejący się kijek, właśnie, że ryby nie spadają z zadziorów. Bo jednak jest amortyzacja, cały czas to wszystko jest napięte, więc ryba nie ma jak wypluć przynęty. No i łowiąc na takim terenie, gdzie jest dużo kamieni, często zdarza się rwać przynęty. No i żeby uniknąć ciągłego przewiązywania przyponu i straty czasu, bo czasami ryby odpalają na dosłownie 20 minut i tyle, to właśnie łowię na żyłkę, bo to jest szybkie dowiązanie. Ja już 6 takich nagrałem, ale teraz strzelił fajnie. O nie, wypluł! Widziałeś, ta fajna ryba taka z 40, ale mi to, wyśmiał mnie teraz z tym wypluciem, ale fajnie to wyglądało. Nie, jak tam pan na bez zadziory, żyłeczka i miękki kij. Jak to teraz wytłumaczysz widzą? No właśnie. No tak to wytłumaczysz, że pstrągi wariują, skaczą i to się zdarza. No. Właśnie, całkiem przyzwoita rybka wyśmiała moją całą teorię o łowieniu na bez zadziorach, żyłce i lejącym się kijku. Wyskoczył i wypluł, zresztą widzieliście. No ale tak się zdarza, bo jak ryby szaleją, no to nie wszystko jest stuprocentowe w wędkarstwie. W dużej mierze też trzeba liczyć na szczęście. Tu niestety go nie było. Na wodę właśnie taką brudną, o tym kolorze sprawdzają mi się właśnie różne gumki jaskrawe, białe. Ogólnie widoczne dla pstrąga jednak z większej odległości, bo co prawda są tutaj też bardzo dobre kolory takich naturalnych robaczków, no ale to na czystą wodę. Dzisiaj jednak głównie spisują się właśnie jakieś takie jaskrawe kolorki. Zazwyczaj lubię łowić właśnie na jakieś różne larwopodobne gumki, ale czasem sięgam właśnie po nimfy, czy jakieś, to jest takie większe robactwo, można powiedzieć, żeby agresywniejszą pracę dać, bo lubię sobie właśnie larwką posunąć po dnie, postukać, a tym szybszą pracę nadać jak jakiegoś pływaka, czy innego żyjątka, który żyje w wodzie i często też się sprawdza. Ale przy takich zapachowych gumkach zawsze warto zaopatrzyć się w jakiś woreczek strunowy, bo jednak no, nie pachnie to najpiękniej i łatwo może zaatakować ten zapach całą torbę, więc dobrze jest sobie to po prostu schować gdzieś, żeby się od tego odciąć. Strążyk. Chyba mi się właśnie wydawało, że poleciała moja końcówka ogonka do niestety wody. Ale zobaczcie, tutaj już się wypinamy bez zadziory, więc łatwo wyszła gumka. Patrzcie, jaki pięknie ubarwiony pstrążek. Musimy w końcu zmienić przynętę, ale tam miałem trochę dłuższy hak, więc zmieniłem główkę, czy go tą samą gramaturę, ale skrócimy, żeby zmienić na takiego robaczka. Kurmary, kość te denerwują. No i przekładamy. Na każdej wodzie pstrągowej mam bez zadziory, czy trzeba, czy nie trzeba, jednak to ryby przez to wcale nie spadają, a zachowujemy jakieś bezpieczeństwo. No trochę mi tu się nie udało, więc trochę sobie poprawię, no, ale to nigdy nie jest problem. Dobra. Poprzednio mówiłem, że właśnie na dużej powodziowej rzece wręcz dobrze są właśnie jakieś robaczki, ale na takich małych rzeczkach, gdzie są trudnie techniczne, no właśnie też się przydaje, żeby tam sprowadzić do dna, bo czasem wublerem czy błyską nie jesteśmy w stanie poprowadzić tak, żeby ten pstrąg choćby nawet zobaczył, czy ruszył do tej przynęty, a tak takim robaczkiem, no to możemy zejść do samego dna, poprowadzić mu przed pyskiem, a nóż.
strzelił. Akurat. Nie wiem co, a ja się nie dochodziłem. Jaki kropek. Piękne ma czerwone kropki tutaj. Nasz robaczek od razu się wypiął. Zobaczcie. Jaki silny jeszcze, więc trochę przytrzymam. Piękna rybka. Super. To co? Leci do wody. Żywawy. Piękny kropek. Niestety sezon pstrągowy już dobiega końca. Więc jak się skończy, będzie mi tęskno do pstrągów, ale trzeba będzie zacząć z innymi gatunkami i nie mam zamiaru odkładać wędki na bok, tylko zwiększyć na cięższy kaliber. No i co, widzimy się w następnych filmach. Zostawcie suba, lajka, dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco. No i do następnego.